Także wstępnie przygotowałem pomysł na architekturę mojej aplikacji Retrospective Dev, która będzie przygotowana pod kurs, ale też będzie projektem open source. I teraz po przeniesieniu jej na wersję cyfrową wygląda tak. Czyli mamy Blazora, Blazor Server, Blazor Server Side Rendering i ogólnie host z Blazora, Blazor WebAssembly, który ma też Signal Era, API do zapisu, Application, warstwa Domain i warstwa infrastruktury, Cosmos DB, kolejka, Event Handlers, Query Handlers, Signal R, tutaj Signal R Hub, Read API, no i to w ten sposób wygląda. W dalszej części filmu wyjaśnię dokładniej, co za co odpowiada. Za momencik wchodzę live z prezentacją, więc mam nadzieję, że byliście. Dajcie znać, jeżeli byliście, jak wam się podobała. Niestety w trakcie jestem trochę chory, więc ta energia nie będzie na 100%. Myślę, że będzie to takie 70%, ale mam nadzieję, że wyjdzie całkiem nieźle. Jeżeli byliście, to już pewnie widzieliście tą prezentację. Jak nie, to przypominam, że będzie dostępna na kanale YouTube'owym .NET Summit i na ich Facebooku. Kiedy, to dokładnie nie wiem, ale jak sobie będziecie tam zerkać, to pewnie w końcu znajdziecie. Także tak to wygląda od zaplecza. Tutaj mój ekran prezentacji, tutaj StreamYard od organizatorów, tutaj mój mikrofonik, kawka, żeby ostatki energii wycisnąć z siebie, mimo jakiegoś przeziębienia, jakiejś grypy i lecimy. Także to jest duży plus konferencji online, że nawet jeżeli gdzieś tam się przeziębi człowiek, to nie musi od razu odwoływać i w ostatniej chwili tutaj coś kombinować, tylko po prostu może poprowadzić, no ewentualnie właśnie może ta energia nie będzie stuprocentowa, ale myślę, że i tak będzie spoko. Więc temat to jest Blazor plus ASP.NET równa się full stack doskonały, ale tam w kolejnym slajdzie jest znak zapytania. To jest powiedzmy taki może nie twist, ale pewna zmiana, która wyniknęła z mojego doświadczenia z Blazorem, ale o tym po pierwsze mówię w prezentacji, po drugie myślę, że to nie jest jakaś duża zmiana, bo już wcześniej czy to na KGD, czy w swoich materiałach o tym mówiłem. No i prezentacja za mną. Myślę, że wyszło całkiem ok, lepiej niż się spodziewałem, to znaczy na pewno dużo bardziej dynamicznie mówiłem niż się spodziewałem, więc jeżeli widzieliście to, bardzo proszę o feedback, czy tylko to moje wrażenie, czy faktycznie nie było aż tak źle. Jak się pojawi nagranie, to tak jak mówię, albo dam znać, albo po prostu śledźcie sociale .NET Summit. Bardzo fajna konferencja. W sumie dobrze, że nie widziałem licznika widzów, bo na koniec mi admin powiedział, że było około 250 osób. Mogło być trochę więcej, bo tam nie śledził cały czas. Więc no, gdybym to widział na początku, czy w trakcie, to pewnie by mnie trochę stres zjadł, mimo że tutaj mówię teoretycznie do 2500 widzów, ale umówmy się, no, te 200 wyświetleń to raczej ostatnio filmy robią, i też nie jest to na żywo zwykle na live'ach mam tam paręnaście osób, więc to jest duży przeskok, także też jest duża ekspozycja na nowych odbiorców, na nowych widzów, także mam nadzieję, że ktoś dołączy do mnie, dołączy do moich tutaj kanałów dzięki temu, dzięki tej prezentacji. I właśnie jeżeli na przykład boisz się występować na żywo, boisz się patrzeć na publiczność, boisz się tej presji, że dużo osób cię ogląda, to zdecydowanie polecam zacząć sobie właśnie od takich konferencji online, takich spotkań online. Najlepiej, kiedy właśnie nie widzisz wszystkich odbiorców, tylko masz, no u mnie to był StreamYard i po prostu widziałem tylko swój ekran, nie widziałem nawet czatu. Nie widziałem właśnie liczby wyświetleń, więc też ta presja była dużo mniejsza, no bo tak nastawiłem się, że będzie może z 10 osób, czyli taka liczba całkiem przyzwoita, w sensie taki standardzik w moich live'ach. No i się miło zaskoczyłem, ale też nie narzucałem dzięki temu swojej presji, na siebie presji. A więc jeżeli chcesz zacząć, to polecam Ci bardzo takie wystąpienia online, no bo zbierzesz feedback związany z sposobem mówienia, sposobem opowiadania historii, sposobem prezentowania, bez tego stresu związanego ze staniem przed ludźmi. To przyjdzie później, to możesz zrobić jako drugi etap, także to jest taka mała porada. Więc teraz sobie wróćmy do tej architektury, którą wspomniałem na początku filmu. I pewna zmiana, czy największa zmiana, która zaszła względem tego, co pierwotnie sobie planowałem, to jest ta część. Uznałem, że skoro mam osobno Read API i Write API, to nie chcę, żeby mój Blazor Server czy Blazor Service Rendering jakoś bezpośrednio tutaj wołał query handlery, które są tutaj, bo chcę, żeby to było faktycznie niezależne, tak? Czyli żeby ta część nie musiała być jakoś zintegrowana z tą częścią.
chcę, żeby to była niezależna aplikacja. Jeżeli chcę dołożyć tutaj kolejną gdzieś obok, to niech to będzie wszystko w ten sam sposób. Więc podjąłem decyzję, że zarówno Blazor Server, jak i Blazor WebAssembly będą uderzać do API po prostu przez zapytania HTTP. Już takie rozwiązanie widziałem. Widziałem takie rozwiązania na przykład przy Nextie Reactowym, więc to nie jest coś jakiegoś super dziwnego. Nie? Zobaczymy, jak się sprawdzi. Mam nadzieję, że będzie całkiem sprawnie. API do zapisu. Tutaj no myślę, że nie ma co wyjaśniać. To jest po prostu, to są endpointy do tego, żeby manipulować na danych, żeby zmieniać stan aplikacji. I teraz to API korzysta z warstwy application, w której są interfejsy do na przykład jakichś command handlerów, interfejsy do jakichś takich z rzeczy związanych z użytkownikiem, tego typu sprawy. Domena, tutaj mamy wszystkie te domain modele. Tych domen może być kilka, na razie będzie pewnie jedna podzielona tak bardziej folderami niż podprojektami. Także to jest czyściutki model domenowy, tylko klasy i ewentualnie interfejsy bez żadnych implementacji poza czystym C-Sharpem. I tutaj taka jedna rzecz, bo widziałem czasami, że w tej warstwie domenowej instalujecie Mediatra, bibliotekę Mediatr, po to, żeby mieć dostęp na przykład do, żeby móc pisać na przykład jakieś query czy komandy, czy interfejsy do nich z wykorzystaniem już implementując te interfejsy mediatrowe, to taka porada. Mediatr ma osobną bibliotekę z samymi kontraktami, z samymi abstrakcjami. To jest chyba Mediatr Abstractions, czy jakiś taki, tam są tylko interfejsy. Także możecie mieć dużo czystszą domenę przez to, że nie zastosujecie pełnej biblioteki Mediatr. No i tutaj mam, tak jak mówię, mam interfejsy, jakieś takie rzeczy związane z warstwą aplikacyjną, infrastruktura, czyli implementacja repozytoriów, implementacja połączenia z kolejką, implementacja połączenia z kosmosem, implementacja persystencji, tak, czyli już tak, no i plus jakieś takie rzeczy dookoła tego, typowo techniczne sprawy. I teraz skąd ten podział? Znaczy właściwie jedno nad czym się jeszcze zastanawiam, czy faktycznie warstwa aplikacji jest potrzebna, czy po prostu warstwa domenowa będzie miała interfejsy repozytoriów i interfejsy handlerów, chociaż w sumie interfejsy handlerów trochę mi tu nie pasują, więc właściwie tam przede wszystkim będzie to zaimplementowane. API będzie takie głupie, w tym sensie, że nie będzie miało żadnej logiki. Jakakolwiek logika aplikacji powinna być w tych dwóch warstwach, czy w tych trzech warstwach właściwie. Tutaj będą tylko endpointy i przekazanie tego dalej, ale to wszystko w tym momencie będzie jako jeden serwis. Czyli to jest jedna fizyczna aplikacja. Cosmos DB, bo mi się spodobał ostatnio, chcę też pokazać coś innego, zawsze to SQL i SQL. Zobaczmy sobie, jak to działa na bazie dokumentowej. Myślę, że w tym projekcie nie nabiję aż takich kosztów, żeby to było jakoś turbo problematyczne. Więc po prostu infrastruktura będzie zapisywać te modele do Cosmosa, czyli jako dokumenty przez API NoSQL-owe. Kolejna rzecz, query handlery. Tutaj widzisz bezpośrednio połączenie z Cosmosem, dlatego że postanowiłem to trochę uprościć. To znaczy nie ma tej drugiej bazy, która jest read modelem, znaczy read bazą do odczytu. To możemy sobie zrobić jako alternatywę, jako pewne rozszerzenie. Na razie uznałem, że będzie to trochę prościej, czyli jeżeli frontend pyta moje read API o jakieś dane, to read API odpytuje query handler odpowiedni, który bezpośrednio już sobie czyta z Cosmosa, więc tak naprawdę po prostu wyciąłem tutaj ten jeden fragmencik z bazą do odczytu. Czytamy sobie na razie bezpośrednio z tej bazy. Jak będą problemy z wydajnością, to możemy to rozdzielić. Zapis dalej może być w ten sposób, a odczyt wtedy może być z bazy obok. To teraz po co jest ta kolejka tutaj? Po co jest ten tutaj element? To jest po to, że infrastruktura będzie za każdym razem, kiedy zapisze jakieś dane do Cosmosa, czyli zaktualizowała, dodała albo usunęła któryś z agregatów, będzie informować mój event handler o tym, którego zadaniem będzie przesłanie aktualizacji danych do Signal Era i do frontendu. Czyli tak naprawdę te eventy stąd będą służyły tylko do tego, żeby mieć live powiadomienia w aplikacji Blazorowej, czy też live aktualizację danych, czyli jeżeli na przykład tutaj jakiś użytkownik wyklika, że załóżmy dodał jakąś karteczkę na bordzie, to tutaj będzie event, że zmieniła się na przykład
zmienił się board o jakimś tam ID i wtedy ten event handler powie mi, daj mi takiego boarda, ja go prześlę dalej do Signal Era i on zaktualizuje tego boarda na frontendzie live, znaczy tam live z dokładnością do paru sekund. Czyli jeżeli frontend sam pyta o dane, to przechodzi prostą ścieżkę przez API, query handler, który bezpośrednio pyta bazę. Jeżeli ktoś inny zmienia i chcemy być reaktywni na to, reagować na to, to działamy przez event, który działa przez Signal Era. No i teraz tutaj znowu oczywiście to jest kolejna aplikacja wdrożona jako jeden klocek, czyli mamy tutaj jeden komponent, jedną aplikację, drugą aplikację, bazę danych, kolejkę i aplikację trzecią, frontendową, blazorową. Także tak to wygląda. Dużo dokładniej to opiszę już w swoim kursie, także zachęcam Cię też do śledzenia tego kanału, żebyś nie przegapił informacji, kiedy ten kurs startuje. Na pewno będę pokazywał lekcje demo i też jeszcze będę pokazywał cały proces budowania tych lekcji, budowania wiedzy, którą chcę przekazać. I też rzeczywiście pokażę Ci, jak taką aplikację wdrożyć, bo mogę zdradzić, że chcę tutaj użyć Terraforma i wdrażanie przez GitHub Actions. Taki jest plan. Więc daj znać, co myślisz o takiej architekturze. Myślę, że będzie całkiem ciekawa. Nawet jeżeli się wydaje, że sam projekt, sam typ aplikacji jest dosyć prosty, to sądzę, że całkiem fajnie pokaże, jak to wszystko może ze sobą działać i jak będziemy mieli ten rozdział CQRS-a, ale z jedną bazą danych, bo też nie ma co przesadzać, nie? W sensie to też musi być praktyczne i takie nieprzeskalowane, więc dwie bazy danych będą fajne, jeżeli by tych danych będzie dużo. Jak tutaj będzie, no nie wiem, parę gigabajtów danych, no to umówmy się, to jest nic. Także to jest żaden problem dla tej aplikacji i dla takiej bazy danych, także sądzę, że to nie będzie tutaj problemem, a jednocześnie przez tą kolejeczkę sobie zapewniamy, że powiadomienia są na bieżąco. W tym momencie będę je wykorzystywał do wysyłania tych signalerowych powiadomień, ale gdybym chciał teraz aktualizować sobie jakiś read model, to już mam gotową infrastrukturę pod to, w sensie mam eventy, na podstawie których mogę sobie przebudowywać te modele. I to będą dosyć grubopoziomowe eventy, to znaczy będzie właśnie, że coś zostało zaktualizowane, albo dodane, albo usunięte. Przynajmniej tak na początek myślę. Zobaczę, czy później dodam bardziej granularnych modeli, bardziej granularnych eventów, ale to zobaczymy z czasem. Na razie wychodzimy sobie z czegoś takiego, także daj znać, co o tym sądzisz, a pewnie niedługo zacznie się implementacja. No i oczywiście link do projektu zostawiam w opisie. Zachęcam do śledzenia, do zostawienia, tam chyba gwiazdki się zostawia, czy tam jakieś watche, także zapraszam do śledzenia. W kolejnych filmach pewnie będę dawał aktualizacje i myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. Strasznie dużo się nagadałem w trakcie prezentacji, też mnie cały czas gardło boli, bo niestety, tak jak chyba wspominałem wcześniej, coś się przeziębiłem właśnie na okazję tej prezentacji na konferencji, także też za bardzo nie mogę dużo mówić, więc jeżeli by się jutro nie pojawił żaden film, w sensie no, z dnia jutrzejszego, to znaczy, że już mnie tak rozłożyło, że nie jestem w stanie nic nagrywać, nic mówić. Ale trzymajmy kciuki, żeby tak nie było. Także teraz tylko pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, podziel się komentarzem, co sądzisz o tej architekturze, co byś zmienił, co byś dodał. Jeżeli na przykład masz jakieś pytania, chcesz, żebym coś wyjaśnił, to też dawaj znać. Na przykład jeżeli któryś element Cię bardziej interesuje, to też będzie dla mnie sugestia, że to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Nie tylko w kursie, ale też może jako osobny jakiś film albo jakieś wspomnienie w którymś filmie. Także bardzo chętnie to wszystko będę czytał. No i jak zwykle oczywiście zachęcam do odwiedzania linków w opisie. Discord tam jest, tam są informacje o konsultacjach, które oferuję. Więc jak chcesz pogadać jeden na jeden, chociażby porozmawiać o architekturze Twojej aplikacji i przedyskutować, co ma sens, co nie ma sensu, jak można to zrobić inaczej, jak można to zrobić lepiej, albo coś można poprawić, to zapraszam. Mam nadal wolne terminy. Myślę, że jeszcze w tym roku by się coś udało zorganizować. Także przede wszystkim między świętami a Sylwestrem będę miał więcej czasu, także wtedy nawet gdzieś od początku dnia, od rana mogę takie konsultacje zorganizować, więc tym bardziej zapraszam, jeżeli masz tylko coś, o czym chcesz porozmawiać. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko, więc dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się, mam nadzieję, już jutro. Cześć!